Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Boruś, a ja witam was oczywiście w kolejnym odcinku z American Truck Simulator. Ze mną oczywiście też jest Brączek. Cześć, ogólnie widzę na kogutach, coś widziałeś? Aha. I policja za nim. Ej, oni go jak to się mówi, eksportują? Importują. Importować to możesz towary z innego kraju. Także, jak już wcześniej wam wspominałem, czekaliśmy na nowy dodatek. Jest tu, nowym dodatkiem jest Arizona, także dzisiaj postanowimy sprawdzić w jakiś tam pewien sposób, bo mianowicie znajdujemy się już w Arizonie, mimo wszystko. Czekajcie, wyłączę sobie to. O, wpuszczają mnie, patrz. Reczną zaciągnięty, dobra. Dzięki tam, wielkie. Czekam, odmrugam. Widziałeś, co zrobił ten idiota? Widziałeś to czy nie? To był inny już. Jeden mnie wpuścił, a drugi wjechał. Także pozdrawiam serdecznie, prawdopodobnie będzie zgłoszone to do prokuratury. Ja pierdolę z tym siebie. Jaki idiota ty! Ja nie zauważyłem. Skąd on się tam wziął? Nie wiem, on chyba z tego drugiego pasa mu skręcił i wjechał tu przede mnie. Jeszcze ja dostałem mandat za niego, no ale no trudno, nic nie poradzimy. Coś czuję, że będzie padać tak jak dzisiaj u nas na dworzu. Wyłączę F3. F3 ten cały panel. Czekaj, dobra. Także testujemy sobie Arizonę, mam nadzieję, że będzie dość fajnie wyglądać, tak jak było to na tych trailerach, zapowiedziach wszelkich. Czekaj, bo ogólnie mamy... A, jeszcze jedną ważną rzeczą jest to, że pobraliśmy sobie z internetu takiego save'a, w którym jest odblokowane już wszystko, jest sporo kasy, te malowania, wszystko w garażach na Picapelo jest zrobione, także teraz te odcinki będą, mi się wydaje, że troszkę fajniejsze z racji tego, że będziemy mogli sobie różne malowania mieć, tak jak i ja mam tutaj teraz naszą ciężarówkę, też odblokowane są, nie, idę jednak do środka, odblokowane są przyczepy, wszystkie praktycznie, także będziemy mogli nowe ładunki wozić, policja je? Joje, jadą sobie. Nowe ładunki, no i nic teraz nie pozostaje, tylko czekać, aż będą nowe dodatki i mapa będzie odblokowana. Praktycznie tutaj od razu... Także nie mówcie, że cheatowaliśmy sobie kasę, bo po prostu chcieliśmy grać tego save'a, żeby się odcinki nie nudziły, żebyśmy nie musieli grać tej całej kariery i cały czas jeździć tą samą ciężarówką, tylko po prostu sobie zmieniać co odcinek na inną ciężarówkę, czy po prostu, żeby było ciekawy i mieć większą gamę przyczep do wyboru, także... No właśnie, dokładnie tak jak Brączek powiedział, no bo sami widzieliście, że już wszystkie Kenwordy, Peterbile zdążyliśmy sobie przetestować, więc no w tych odcinkach by się to powtarzało, a zanim byśmy nazbierali sobie kasę, odblokowali całą mapę i wszystko to nie ma sensu. Wiadomo, jakbyśmy grali jakąś sobie karierę tam, wiecie, że rozwijamy się za swoją kasę, tak jak ja mam na przykład od Bizona do Leksiana w farmingu, to co innego, ale jak mamy tutaj, tylko ta gra jest od czasu do czasu, jest tak, żeby sobie pozwiedzać trochę taki amerykański styl, no to mi się wydaje, że ten sposób jest dość dobry. Ja pamiętam kiedyś sobie, jak już tak długo pograłem w Eurotrucka, to właśnie taki save sobie zrobiłem, bo już później nie chciało mi się odblokowywać tej całej mapy, a później jak już odblokowałem wszystkie ciężarówki, to była dopiero gra, powiem wam. I myślę, że tu teraz tak samo będzie, jak wrócę do domu, na pewno to samo zrobię. Ogólnie mieliśmy też małe problemy z kierownicą, zaraz też będzie padać i chyba na PES-ie włączą wycieraczki, czy same się włączają? Na PES-ie włączą. No, także wspominając jeszcze wcześniej, burza była, także nie mogliśmy nagrać. Przeszło to dość szybko, ale to co lało, to jest naprawdę masakra. Kangur nam z podwórka wypłynął. Bardziej jechaliśmy nim po drodze, na podwórku. Bardziej nim płynęliśmy, tak jak Brączek powiedział. Powiem wam tak szczerze, ręką na sercu, że jeszcze chyba pierwszy raz prowadziłem w taką pogodę. Nigdy, jedynie ja siedziałem gdzieś tam, wiadomo, może z tyłu, to taka pogoda była. Poczekaj, ja tu teraz zjeżdżam, czy nie? Nie, prosto jedziesz. Prosto. Taki prosto jest. Wiem, widzę, tylko taki dziwny ten był. No ładnie. No, tak mam nadzieję, chociaż małą, że zobaczymy ten mały klimat tej Arizony, bo jak na razie wiem też jedynie, że chyba wcześniej nie było tych takich, co drogi przebiegałem górą. Chyba wcześniej tego nie było. W Eurotrucku na pewno jest. No, w Eurotrucku tak, ale wcześniej w Amerykanie nie było tego z racji, że oni... Strasznie dużo ujęć było z tych dróg właśnie na zapowiedziach, więc myślę, że to jest właśnie dodane, bo nie przypominam sobie, żeby ktoś nad nami jeździł właśnie te drogi. Szkoda, że nie ma przejazdu kolejowego, nie? Tak szczerze jest. Ci powiem. Nie ma przejazdów kolejowych. Jest, są! Ja uderzył we mnie na odcinku, przecież ciebie byłem, jest, nie tak. Pamiętasz, co przyjebał nas? O Boże. Byłem w połowie przejazdu kolejowego, on jechał. No, także przejazdy kolejowe są. I ogólnie tak, dzisiaj drugi dzionek już, nie, trzeci już, tak? Trzeci czy drugi? No taki drugi, bo niedziela to taki dopiero no, tak przyjął. Człowiek zmęczony troszeczkę był to... Drugi z 40. No, co? Pierdziele. Ja nie wiem, co to by było. Codziennie ja muszę tu od rana sprzątać, nie? Powiem wam, że miałem rano robić mapkę, nie? Miałem robić tam swoje rzeczy, miałem robić filmiki, a jest tak, że Brączek staje, ja się najczęściej z nim budzę. Już drugi dzień tak było, że się z nim obudzę. Się troszkę jeszcze sobie tam poleżałem, godzinę akurat Brączkowi się renderował filmik. Dobra, muszę przy tym zahamować. Młody przyszedł i go obudził.
No właśnie młody przyszedł, spytał się, czy chce śniadanie. On mówi, no dobra, to już stoję, patrzę, akurat kończyło się renderowanie Brączka Let's Play'a. I u Brączka jest tak, że w Let's Play renderuje się mniej więcej około 2 godzin. No nie gada już, że 2 godziny, no. Ale doli sekantazji pół godziny wrzucania na taśmę wszystkiego. To masz 2 godziny, bo półtorej się renderowało, jak nic zmieniło. Ale nie, jak ty, zanim ty przyjechałeś, mi się renderowało godzinę. Tak, albo może tak słabo nagrywałeś, dlatego. Ty! On jest zmęczony. Ano tak, zapomniałem, bo przecież teraz jesteśmy na swoim tym. Ale w opcjach możesz wyłączyć to. Tak? Także jeżeli będzie aż tak zmęczony, że ten, że nie będzie dawał rady, to wyłączymy to. Dobra, to zaraz to zrobimy chyba. Bo tak to nie chce mi się spać, bo na odcinku szkoda czasu na to i też przesyłka nam troszkę by ucierpiała na tym, bo mamy tam, wiadomo, czas do dostarczenia tego wszystkiego. Ogólnie wiesz co było w tej ciężarówce jeszcze? Co? Były lusterka zamontowane, takie jak... Kurde, na prawy pas. Poczekaj, jeszcze go tam dominę, bo żebym go nie schamował. Kurde, myknąłem sobie tą. Tam widzę jakąś stację benzynową. Ogólnie mamy zalane do fulla było, ale już widzę połowa baku jest, bo kawałek... Nie, no jedź, na razie. Jedziemy, nie, na razie sobie jedziemy spokojnie. Starczy... A ładnie ta stacja wygląda w nocy. No, w ogóle inne tu jest. Już widać inny klimat, inaczej jest ta stacja zrobiona na pewno. Gdzieś jeszcze widziałem w modach, nie? Ktoś zrobił Meksyk. Ty co? No. A, tam skręca, ja myślałem, że znowu kogoś tam eksportują. Mogłaby zamknąć okno, bo leje deszcz. O, no tak, znowu zaczyna padać. Znaczy ten może padać, aby burza nie przychodziła, bo wtedy nie możemy sobie pograć. I wczoraj praktycznie dzionek zleciał nam tak, że ponagrywaliśmy co mieliśmy nagrać i graliśmy sporo wczoraj w Rocket League'a. Bardzo no, sporo. Powiem wam, że ja bym mógł teraz odpalić na drugim kompie i grać, kiedy Bolek gra w Amerykanach. No my skończymy i prawdopodobnie jeszcze zagramy sobie z 2 mecze, zobaczę. Dobra, wyłączymy to Brączek, wiesz? No ja ci to znajdę. Znajdź mi to szybciej, jak wiesz o co chodzi. Jak sami widzicie profil, wszystko jest mamy na fulla odblokowane. W rozgrywce to będzie. Rozgrywkę wziąłeś? Tak, dobra. O. Dalej koniec trzeba było szukać. No tak właśnie poszedłem. I wczoraj praktycznie pograliśmy sobie w Rocket League, trochę późno poszliśmy spać, nie włączyliśmy nawet, nie, włączyliśmy renderowanie na noc, ale niestety chyba komputer zostawiliśmy na zbyt krótko, a nie, zabrakło miejsca na dysku. No, ja nie na ten dysk renderowanie zauważyłem, że mało miejsca na dysku i nam nie wyrenderowało. Czekaj, ja sobie tu muszę trochę ustawić naszej myszkę, bo mi się przestawiła. Dobra, powinno być całkiem okej. Okay. I teraz tak, ta ciężarówka troszkę inaczej się nią prowadzi. Jak sami mogliście już zauważyć, ja na czwórce jadę 70, to są mile, tak? No. 70 mil, gdzie wcześniej 70 mil ja nie mogłem osiągnąć. No ciężko było, przy 16 biegono na 15 ciężko było wcisnąć. Naprawdę musiało, trzeba było się rozbujać. Dobra, to będę zaraz skręcał, już widzę. Weź już hebly powoli. Ale widzisz, muszę jednak ustawić tą więcej, bardziej tą martwą oś hamowania. Bo tutaj lekko dotknę pedał tego. Aha, bo tu jest trójka. Martwa strefa. Dobra, czekajcie, my będziemy skręcać. A nie, dobrze, w prawo mogę mieć kierunek. To już jest koniec? Co koniec? Ale już hamowałem. Ile ci zostało? Dużo jeszcze. No zobacz, ta droga wiesz gdzie zawraca? Masakra. Ja teraz ajoj! Co jest? Jakim cudem? No mówiłem, że to będzie szybko. Jak widziałeś, że było 7 godzin? No ale 7 godzin gry. No dobra, tak. Najwyżej weźmiemy jakiś... Weźmiemy sobie jakiś może, żeby tu w Arizonie troszkę pojeździć, bo jak na razie to jeszcze tego takiego głównego klimatu, który chciałem tu zobaczyć, jeszcze nie widziałem. Ale to dziwne, bo naprawdę albo wpadliśmy na autostradę. Też trochę inaczej, po autostradzie szybciej się jedzie niż po mieście, więc ta droga ubywa. A jedna mila ile to jest kilometr? Ile to jest kilometr? 1,7? Zależy, bo są 2 mile. Są chyba jakoś z Ameryki... Nie, poczekaj, nie chcę, żeby były hejty czy coś, ale z tego, co mi tam kiedyś się o uszy obiło, są chyba dwie mile. Jedna jest 1,7 w przybliżeniu chyba kilometra, a jedna 1,4 czy 1,2? Tu masz stop, kolego. Nie, dlatego się zatrzymałem. Ale że się zatrzymał w prawą stronę, dużo widzisz, naprawdę. Przestań, Krzysiek. Dawaj, wyliwa. No, bo ty jesteś na miejscu już prawie, także... Tak, czy byś teraz mógł od razu z tej firmy wziąć tego, nie? Tak, ja nie będę nawet cofał sobie, bo mi to nie idzie, zobaczycie sobie cofanie u Brączka. Nie. Tak, mówię, no piszcie czy jutro chcecie odcinek, czy pojutrze, czy kiedy, bo... Ja nie, nagramy sobie chyba, bo chcemy tą Arizonę zwiedzić, bo jeżeli ona będzie fajna, to myślę, że tych odcineczków troszkę więcej by się pojawiło, tym bardziej, że ja mówię, mamy wszystko odblokowane i ta ciężarówka jest na full silniku, wszystko ma na fulla, że tak powiem, dlatego też tak szybko się nią prowadzi. Czekaj, gdzie tu jest? Tu w lewo, zaraz za murkiem. Odkryto miasto. No akurat wjechałeś właśnie.
O cholera, jakieś ładne przyczepy tam stoją. Widzę. Możemy coś ciekawego wybrać. Ty, może te zielone? O Boże, wagony! Nie, ja nie będę cofał, bo to mi nie idzie. O, tak zrobimy. Pokaż rezultat. Poziom 70, ty zaraz dobijemy. Nie, coś powiem właśnie powiedzieć coś na ten temat. Czekaj. Rynek pracy. Zaciągnijmy się gdzie... Naciśnij tam na tu. Holbrook. Poczekaj, już moment. Holbrook. Tylko z tej firmy co ten, co jesteś? Gdzieś tu blisko, chciałem zostać w Arizonie. O, ta druga była przyczepa. Nie, poczekaj, ja chcę coś w Arizonie, żebyśmy zostali tu. O, ta jest. Aha. Kurde. No, a ta na dole, ta do Yumy? Ona jest w Arizonie. To chyba ta, nie? Ona jest w Arizonie. No, zostawiamy to i trochę zwiedzimy. Tylko nie przejadę całej, nie to zrobimy tak, że właśnie u Brączka zrobimy kontynuację i Brączek dojdzie do końca i też sobie weźmiesz drugą przyczepę. Zajebista przyczepa. Dobra, bierzemy to, bo nie ma... Kurde. Nie ma czasu na... Dawaj, bierz ją. Gdzie ty stoisz? Nie wiem. Co tu się stało? Aha, bo ty odczepiłeś się teraz. W prawo kręć. Aha. Jasiny. Wykręcisz? Nie. Wykręt. O kurwa, idealnie ty. Wykręciłem. Tam stoi na prawo. Gdzie tutaj? Nie ma jej. Czekaj. W ogóle mapkę. Gdzie jest mapka? Poczekaj. F3 naciśnij. Muszę znaleźć sobie... czym się 18 przyszło? Mil musisz jechać. A takie buty tu są, no tak, bo przecież jesteśmy swoją ciężarówką. A ja myślałem, że ona ta przyczepa pójdzie tutaj. Ja też. Znaczy nie, bo tam na mapce pokazywało, że strzałka idealnie od ciebie szła, wiesz? Aha. Ja myślałem, że ona będzie... A 18 mil to jest szybko, ja nawet nie wiem, czy dojadę do tego. Aha, nie jedziemy na główną drogę, tylko przecinamy na wprost. Dobra, polecimy sobie tędy, no co, nic nie poradzimy. No to jest tamta firma tam. No, to jest właśnie ten plus, że... Poczekajcie, ja jeszcze sobie włączę, bo mi się nakładają te dwie kamerki. To jest ten plus, że właśnie... znaczy nie, minus, przepraszam. Minus, że musimy jeździć po te ładunki. No, dla mnie lepiej, mi się wydaje właśnie. Myślisz? No ja myślę, że trochę mandatu będzie można złapać. Przez to. Bo jednak jest czuć to, że wiesz, tu se wciśniesz to raz dwa leci za nim z ładunkiem. Jakaś firma taka budowlana chyba. Nie, to już wirownia jakaś jest. Ty, ja muszę ją akceptować? Nie, ja wjeżdżam sobie. No tak, przecież wir wjeżdżasz, ej. No. Czekaj, i teraz gdzie mam jechać, ty? Na razie wjeźdź tu. Stój, stój, enter. Nie musiałem. Musisz chyba wybrać. Poczekaj, tu pieniądze. Nie tą, tą, no. Dobra, to tą bierzemy. No i teraz patrz na mapkę. W lewo, tam. Ale mi ten, wibruje kierownica. No tu pobiegłeś, gdzieś jedzie śmiało. Czekaj. Nie, tam ona stoi na lewo. Wiem, muszę tu uważać, bo tu idzie się zakradnować. Kiedyś na odcinku chciałem wyjechać z tego, nie? I zjechała mi przyczepa. Tam, jedź prosto. Nie wykręcisz prosto, tu. No. Ona nie tu? Nie ta. Gdzie ty ją widziałeś? W lewo tu teraz. W lewo. Ja jej nie widzę. W lewo, jedź śmiało. Olfa, no tam. Jeszcze, Bobka, jeszcze, ty, nie? No, Bobka. O kurwa. No właśnie. O kurwa. Weź, wjedź tu. Czekaj. Dwójkę muszę. Nie zawracaj tutaj. Dlaczego? Nie zawrócisz tu. A bo no, dobra, cofaj tam. Pod no ten właśnie, żwir. Dlatego... Dawaj pod ten żwir i... Ale nie za bardzo idaj do lewej wtedy, może. Bo tu boję się, żeby nie zawalić te krawężniki. Urwiesz tą orurowanie, zaraz urwie. No i dobrze, że mówiłem, że nie jadę. Dobra, stój. Ale zajebista jest ta ciężarówka. No wiem. Brączek będzie miał pomalować. Ja sobie wezmę inną. Ja dojadę ten ładunek ten i wezmę tak, nową. Tak, jedziemy... Nie, że nową. Mi się wydaje, żebyśmy mogli malować. Nawet no... Nie, ja też chcę inną ciężarówkę. Możemy też i inną. Ja sobie zrobię ładniejszą. Ale będzie zestaw kozak. Dobra. Jadź. Czekaj, bo zlagowało wszystko. Doczepiono coś tam, dobra. Boże, na wstecznym. Się przestraszyłem przez chwilę. Takiego Bobkata mieliśmy przyjemność sprawdzić w pracy. Gdzie? No, nie mów, że już nie pamiętasz. A na zbieranie kamieni gdzie byliśmy? O Boże, to nie był taki. No załóż się, tylko że to jest stary typ my mieliśmy. Widzieliśmy. A tamten to był samoróbka. A nie? Nie! To po prostu jest stary typ, ale Bobkaty są teraz, nie wiem czy są, ale są też nowsze i są też te stare. To nie był samoróbka, naprawdę, mówię ci. Wszystko było to samiuśko. Dobra, niech ci będzie. O, kurde, Krzychu weźmie, nie denerwuj nawet. Teraz tam do autostrady, do autostrady jedziesz. Do autostrady dojedziemy i będziemy pomykać. Nie wiem, ile mam nagrań, nie chcę ci się wstać zobaczyć. Gdzie zobaczyć? Ile mam na aparacie? No nie zobaczę na aparacie. Nie, piszę ile minut nagrywamy. Dobra, 20, to zobaczę. To sprawdź. Ja nie wiem czy ogólnie też za daleko, ja nie siedziałem i mi objęło. Bo się tak odjechałem sobie troszeczkę. Zobacz czy tak mnie widać, jak byłem.
Proszę o ciebie, zajebiście, widzę, o moje mięśnie tu widzę. Zobaczcie. O, proszę bardzo. I co? Poczekaj, 15 minut. 15 minut, sprawdź, która jest godzina i za 10 minut możemy kończyć. 15 minut, proszę o ciebie. Mamy 46. 46, czyli 58. Co? Nie no, skończymy sobie 56 i będzie z głowy. Ty, znowu lecę chyba na tą samą autostradę, tylko... Ty będziesz wracał, wiesz o tym, nie? No ale nie cały, nie całą drogę do tego miasta, w którym tam był ten rozjazd. Ale tu trzeba powolniej troszeczkę. Dawaj mu w palnik, a nie. No co z tego, że tak jak widzisz, jak wcześniej jechałem, nie? Ja mu biegi wciskałem, bo w tamtych ciężarówkach wiesz jak było. No. Chwila i wciskałeś te biegi. Ja zobacz trójką i ile zobacz ile trójką jedziesz? No. No bo więcej mu nie wcisnę, bo będzie się, wiesz, będzie przymulały taki. Także no mówię, troszeczkę trzeba też się przyzwyczaić, ale damy radę na pewno szybko i później już będzie z górki, jak będziemy jeździć właśnie takim sprzętem. Bo już te później silniki mocne, to już w każdym są praktycznie takie same. O panie, coś tam jechało. Coś dużego. Czekaj. A, tu nie skręcam nigdzie, widzę. Jak nie? No w lewo zaraz. Ale się przydusił, poczekaj, bo muszę mu... Nie widzisz w lewo? Ktoś na wdzie, leciał na kogutach. W ogóle nie mamy... A, nie mamy kogutów. Pamiętam, że w Eurotracku kiedyś się tak woziło fajnie. Myślałem, że pojedziesz prosto, że to po mnie skręcić. Nie, no przestań, tyle to jeszcze a się... A po tobie się można wszystkiego spodziewać. Nie, no wprawdzie może w tej grze tak, bo jakoś nie jestem tam dobrym chyba kierowcą. O, odbije mi ten kierunek, czy nie? Poczekaj. Jedź. Nie, pojadę sobie za tym, nie zdążę się rozpędzić. O Boże... Gdybyś mu zajechał drogę. O Boże, jakieś kłody wiózł. No widzisz, dlatego... Adama na szałas. Mi się wydaje, że lepiej zrobiłem, że nie pojechałem. O Boże, tu przyzwyczajenie jednak, że zawsze się po dwa biegi wrzucało. No tu nie można. Tu wrzucisz jednego i na nim możesz trochę już pośmigać. Kurde, no brakuje mi, bo nie sprawdziliśmy tej Arizony. Brączek, ty będziesz miał lepiej, bo będziesz jechał rano. Znaczy, no, będziesz miał prawdopodobnie rano. No to nagramy kilka odcinków z Arizony. Na pewno nagramy. Będziemy teraz tylko ogólnie jeździć w Arizonie, bo chcemy wszystko tutaj sprawdzić. A później już będziemy jeździć jakieś, nie wiem, długodystansowe i prawdopodobnie będzie tak, że na przykład u Brączka zaczniemy, a później... ja będę kończył, czy tam na odwrót. Albo nie? Zrobimy 40-minutowy odcinek. O, też fajnie było. I połowę ty pojedziesz, połowę ja pojadę. Też fajne, myślę, że fajna sprawa. No, zależy to wszystko od was, jak wy chcecie. To mi dało komentarz właśnie, żebyśmy się zmieniali. Jo, ja pojadę 10 metrów, albo o, ja będę pedałami sterował, a ty kierownicą. O Boże, pójdziesz tam na dół, położysz się? Nie, ja tak jak ty tu siedzę, tylko sobie tu je wyciągnę. O Boże, się przestraszyłem tego, jak ty wczoraj, co jechaliśmy skuterem. Czego? No nie pamiętasz tego samochodu, co nas mijał? A jo, Boże. Jedziemy, słuchajcie ludzie, jedziemy środkiem drogi, ja tak wiecie, trochę w lewo zjeżdżałem. I jak pokazuję Bokowi, a to pole to, a to tam, a to on to. I tak pokazuję, nagle, że nas wyprzedza. Ale to tak zajebiście zapierdzielał koleś i po prostu wiecie ten dźwięk i wszystko i tak Brączek jak pokazał ręką, to tak nagle. Ja myślałem, że dostał tam ataku czy czegoś, ale nie, kurde, jest tak gorąco, że jestem już cały mokry, nie? Od gadania. Okna pozamykane, ale już nie pada. Czekaj, bo ja tu skręcam gdzieś. Monika, już nie pada. Jak możesz, o, otwórz. Cześć. Monika ogólnie sobie leży na materacu, brzuchem do góry. Ale jest gorąco. I ogląda i samo. Co, Hurdorda? Nie. Ale busu, widziałeś? Zaraz, słuchajcie ludzie, jak pierdzielne. Nie, ja wiem, to już na pogodę. Grzeg miało, czy nie? Nie, czy to materac? Monika materacem zrobiła. Ja też się bałem, że to tak grzmiało. Już bym będę wyłączał. O, ja się teraz rozpierdolę. Jak mój tata ostatnio, jak grał w Farminga. Jo, co Bolek mi zdjęcie nawet wysłał. Ciekawe, czy by chciał na odcinek, dałoby się namówić. Twój tata? No. Może mojego tata namówimy. Myślisz? Mi się wydaje, że mojego szybciej byśmy namówili. Czemu? Nie wiem, ale... O Jezu. Wszystko do prania. Nie, no może... Widziałeś to? A mój jedne drugimi. O Boże. Ale właśnie zastanawiam się, czemu ty nie miałeś poustawiania to wszystko na kierownicy? No bo ja jak nie lubiałem jakoś jeździć. Ale to jest fajnie, tu masz tak ręczny, masz światła wszystkie włączanie, jakoś ja zawsze zapominałem, gdzie to jest. O. Tak samo jak w farmingu, tempomat i... bo to jest taka kierownica, żeby... A w ogóle ja jestem silny na panelu, to ty chyba się w ogóle nie ogarnął. Czemu? No jak tam jest 28 przycisków. Weź mi go daj. Jo? Ci wyspawam taki, chcesz? No Boże, wyspawam! Na urodziny ci zrobię ten, co ci mówiłem. Na urodziny to możesz kupić ten panel. Mówisz? Dobra.
A jak nie będziesz zadowolony? To go wypierdolę na śmietnik. Nie no, przestań. Nie, ogólnie... Sam panel tu się opłaca, jest no, największym ratasem jest ten joystick, o którym wam wspominałem. Zobaczymy jak pojedziemy do mnie do domu, ja bym sobie wziął właśnie tą kierownicę tamtą i sprawdził jak to będzie działało w Amerykanie, ale... dziwnie z biegami, bo chyba ten joystick to tak... No to ty byś biegi. Ale czy ty mnie rozumiesz, że chciałem wziąć kierownicę tamtą? A Boże, przecież to jest syf do tego, kiedy do Amerykana to jest masakra. Na pewno, te gałka, no i odbijanie jeszcze, myślę, że to niedobrze by się grało, no zobaczymy. Ja bym jakbym na twoim miejscu sobie połączył właśnie tego Logitecha razem z panelem. Tylko panel po prostu. No. I na przykład obracanie się zamiast myszki, to joystickiem w środku, nie? No. Czekaj, bo teraz ja nie wiem gdzie jadę, w prawo. Dobra. Na pewno? Ogarnięte, tak. Są te właśnie drogi, o których wspominałem, że... To prawdopodobnie. Prosto. Zobacz, nie było takiego na pewno wcześniej. Nie no, 100% to jest, nie było. To jest nowość w tej Arizony, ale mapka jest naprawdę duża, jeszcze do odblokowania mam pełno stanów. No ale, co, ciekawe kiedy odblokują wszystko. Jestem, nie, wiesz co na co teraz czekam? Nie chciałbym, żeby odblokowali kolejny stan, tylko kolejne ciężarówki. Bo... Ale co tak, nie mają za ciężarówki jeszcze odblokować? Nie wiem, jak nie ma więcej modeli już ciężarówek? Nic? Przecież popatrz sobie na amerykańskie czasami ciężarówki, jakie niektóre jeżdżą. Na pewno ciekawe, to jest... czy na przykład odblokują skanie z takim długim przodem. No dlatego widzisz, to już jest kolejna ciężarówka ja i chyba są. Nie, mi się wydaje, że to nie jest amerykańska ciężarówka. Ogólnie słuchajcie, ostatnio beka była taka, że u mnie dwie ciężarówki jechały z wojska z Ameryki. Wojskowe dwie ciężarówki amerykańskie. I jedna za drugą jechała i u nas koło Płocka jedna w drugą przyjebała, nie? Ale jak zdjęcia oglądałem, takie piękne. Jest, no żałuję, że u nas w Polsce nie jeżdżą właśnie takie ciężarówki. Bolek by na stopa jeździł do mnie taką ciężarówką. A kurwa, ale tam jest dźwięk tego jak oni... Kurwa, jak 60 bez... Jak twoja polówka. Nie, jak 60 bez tego. Jak polówka z wyciętym katalizatorem. No to nic nie daje, jak katalizator wycięty. Jak? Tylko, że spalanie, no te spaliny się tam jakoś coś tam z katalizatorem. To tak jak wtedy, co mi przebity tumnik był. To o, to jak polówka z przebitym tumnikiem. Albo gumę się założyło. A on mnie wymija, czy to jest jedno ten? Jednokierunkowa? Bo jakiś koleś jedzie lewym pasem za mną. No to dobrze, no to jedzie, no przecież to jest jednokierunkowanie. Aha, wiesz? Myślałem, że to jest ten. Nie no, masz wysepkę, tylko pas zieleni, na którym nie możesz się zatrzymać. A no jo, wprawdzie. Ja wiem to. Masz lata praktyki, wiem, w Ameryce, dobra, wiem gdzie. No dokładnie, tak chciałem powiedzieć. I powiem wam, że no tak zajebiście też... Gdzie on został? Chyba zrezygnował z mijania. Myślisz? No zobacz, został w tyle. I czekajcie, ja tu teraz jakoś nie, ale prosto. Jakieś dziwne teraz te połączenia są. Albo jeszcze nie Nie, jak to jest? Dziwnie, że nachodzą na siebie te dwie czerwone. Jakie czerwone? No dobra, nie widziałeś tego. Kiedy ci pokażę na... O, tu jakiś... Kurwa, zabije się. Zabije się. Zobacz czas. Patrzę. 54. No to jeszcze dwie minutki. Właśnie mamy do końca. 6 godzin. Także dobrze, w połowie. Akurat drączek teraz sobie... Wyjdzie, bo tam było 10 godzin, to do 5 dociągniemy i będziemy, staniemy sobie gdzieś na poboczu, zapiszemy i Brączek resztę skończy u siebie na odcinku. No mówiłem, że nie, bo chcę nową ciężarówkę. No miałeś, powiedziałeś, że dojedziesz. No przecież przed chwilą powiedziałem inną wersję. Tak? Że nie, że dojadę poza odcinkiem, sobie kupię nową ciężarówkę inną. Kurwa, ja też tak chcę. Co? No żeby nas eskortowali. O, eskortowali, a nie kurwa importowali. A ty sobie myślałeś, że to chodzi o import? Nie, że eksportowanie. O Boże. A co, ale, masz a co eksport oni, i import. A co oni robili przed chwilą? Eskortowali, no właśnie. Oni nigdy to słyszałaś? Ale będzie padać. Kurwa, Boże, ten robić. tak. Dwoma rękoma to tak lepiej. Ale... Dobra, i tak, na prawej jeździe trzeba. No, a później? Tak. Dlaczego jak będzie do mnie jechał, tak będzie jechał. Wiesz jak tak? O Boże, przestań. Dzieci nas oglądają. Ty, z Jumy jechali, widziałeś? Ale będzie napierdalać jak u nas, ty to od nas przyszło chyba. O Boże! Ja jebie, jak jebnie tak jak tu, to przecież ja nie przejadę tym. Z Bytowa do Arizony poszło. Dobra, to co, my będziemy sobie powoli kończyć ten odcinek, no za... Przejedź za skrzyżówkę. No za dużo żeśmy nie zobaczyli, bo chciałem zobaczyć te klify kamieniaste. No widzisz, ciężarówka. Co? Ciężarówka po prawej jechała. No i co z tego? No widziałeś, zauważyłeś coś. A, no jedynie to i te drogi jedynie kręte. No to je... Ale dobrze, jakbyśmy wszystko ogarnęli na pierwszym odcinku, to by nie było tej rewelacji. No. Bo jak zjechał w prawo mnie... Tu się stań teraz, szybko, stój. Dopóki nie ma tego skrzyżowania jeszcze.
Boże, zajebał ten. Dam znak, że staję. No, stój. Dobra. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do Brączka i już jutro prawdopodobnie bolusiowo na singlu. O kurwa. Cześć. Na razie.